Siemano, z tej strony Paweł, witam was i zapraszam do obejrzenia mojego trzeciego filmu z komentarzem. Tym razem jest to Battlefield Bad Company 2 Multiplayer. Gram w gorączkę na mapie pustyni Atacama, gram szturmowcem na wyposażeniu jak zawsze mój ulubiony zestaw, czyli karabin F2000 i chyba tam rewolwer MP412. Po ciężkim tygodniu w szkole wreszcie mam czas na obróbkę filmu i dzisiaj jest sobota, więc nadaję do niego komentarz. Co w tym filmie ogólnie będzie? Tutaj widzicie sobie, biegnę do chopera. Jak kto oglądał poprzedni film, to wie, że właśnie miałem rzucić taki gameplay, w którym będę latał sobie chopperem i bardzo dobry wynik tutaj mi się uda ubrać. Battlefield 3 się zbliża, a ja mam jeszcze sporo gameplayów na dysku z Battlefield 2, które obrobię na pewno i wrzucę też na pewno, bo naprawdę są to też dobre gameplaye. Oczywiście kupię Battlefield 3 i na pewno coś tam nagram, jakieś filmy z multiplayera, może też single playera coś nagram, no zobaczymy jak to tam będę miał chęci. Coraz dłuższe mi te filmiki wychodzą. Pierwszy miał tam ponad 6 minut, drugi ponad 10, teraz jest ponad 15. Tutaj nie przecinałem zbytnio tego, jak latałem chopperze, bo to by straciło praktycznie swój urok. Dlatego jest taki długi gameplay, ale myślę, że będzie się wam podobał. Się aż normalnie zdziwiłem, że mogłem 10 minut coś tam gadać. Teraz poprzeczka znów jest podniesiona, bo aż 15 minut, ponad 15 minut trwa gameplay, więc przechodzę teraz do głównego tematu, o czym chciałbym pogadać. Tak więc są to moje początki z graniem FPS. Zaczęło się, gdy kupiłem w tamtym roku, dokładnie gdzieś w tamtym roku, komputer taki, który już naprawdę gry chodzą i wszystko. Gdyż poprzedni mój to komputer to już nic tam nie chciało chodzić. Pierwszą grą, jaką na nowym komputerze grałem, było to wyrzeczone od kolegi MW2. Single player mi się nawet bardzo podobał. Jeśli chodzi o multiplayera, to podobała mi się taka fajna mapka na lotnisku i jedna taka na dachu wieżowca. To mi się też bardzo lubiłem na niej grać. Nie grałem długo ogólnie w tego multiplayera, było to z tym spowodowane, że po prostu wbiłem tam chyba 28 level i potem na jakiś serwer sobie wszedłem i to się okazało, że był zhakowany i mnie wszystko mi odblokowało. To nic tam, pomyślałem, że sobie zacznę od początku, to fajnie, zacząłem od tego początku. I znów dobiłem tam chyba teraz do 30 i znów na jakiś serwer nieszczęśliwym trafiłem i znów mi wszystko się odblokowało i już powiedziałem, że już nie będę grał i oddałem koledze, bo już nie chciałem naprawdę w to grać. Tam potem to grałem tam jeszcze inne gry, ale teraz mówię o strzelankach. To tak, oglądałem bardzo dużo filmów na YouTubie i postanowiłem, że kupię sobie jakieś Call of Duty, bo pograłem po prostu w MW2 i też chciałem sobie jakieś inne Call of Duty, Black Ops akurat był kupić. To więc uzbierałem sobie kasę, poszedłem tam do sklepu, ale nie było Call of Duty, ale akurat był Battlefield Bad Company 2. Wydałem na tą grę niecałe chyba 40 zł, było to w edycji Classic, tam dla najlepiej sprzedawającej się gier. I zainstalowałem po prostu i do dnia dzisiejszego nie znudziła mi się. Mogę ją ciągle grać i zawsze mi daje jakąś tam radość z grania. I to chyba najważniejsze jest. Moimi ulubionymi trybami w tej grze jest na pierwszym miejscu gorączka. Bardzo teraz się już skapowałem, o co w tym chodzi i wyczułem już pewne sprawy i bardzo mi gra w tym trybie wychodzi. Drugim trybem, który też lubię, jest zdobywanie flag na podwoju. Jeśli chodzi o ten Team Deathmatch, to zaczynałem swoją przygodę z tą grą właśnie w tym trybie. Teraz ten tryb już rzadko gram. Jeśli chodzi o drużynową gorączkę, to zagrałem w tym trybie parę gier, ale wcale nie przypadło mi do gustu, więc wcale w ten tryb nie gram. Moimi ulubionymi mapami są Biała Przełęcz i Port Valdez. Dwie zimowe mapy,
Bardzo mi się spodobały i dlatego lubię bardzo w nie grać. Moją ulubioną bronią do szturmowca jest karabin F2000. Uwielbiam go ze względu na jego szybkostrzelność. Bardzo szybko potrafi wypływać te naboje i za to jest jego wielki plus. I po prostu dobrze nim się gra. Tak, mechanik. To tutaj grałem zazwyczaj też karabinkiem PP200. Teraz się na Uzi przerzuciłem. Jeśli chodzi o medyka, to tam z różnymi brońmi gram, tam nie mam jakiejś specjalnej, której lubię. I tutaj jeśli chodzi teraz o snajpera, to M95 lubię grać i też karabinem Gol. Też bardzo dwie fajne bronie, których grając snajperem często używam. A jeszcze póki pamiętam, chciałbym tutaj pozdrowić moich imienników Szeregowca.pl i Ptaku1717, którzy bardzo też dobre filmy robią. Panowie, trzymać tak dalej, pozdro. To tak, jak tu widzicie, w tym choperze robię niezłą siekę, ale nie byłoby tego dzięki tego wyniku dzięki świetnemu pilotowi, który naprawdę umie tutaj pilotować i nie mogli nas przez bardzo długi czas trafić. Nie wiem, czy to też byli jacyś tam cięcy zawodnicy czy coś, ale po prostu chyba przez tego świetnego pilota, który unikał wszystkich rakiet, które do nas leciały. W ogóle tutaj fajną rzeczą jest, że jeśli ktoś umie pilotować, a ja tam się dołączyłem i trochę postrzelam, to reszta zespołu podkłada te M-kony. To wszystko idzie płynnie i sprawnie i tutaj zapewnialiśmy z tym pilotem ostrzał z powietrza. Naprawdę mieć takiego pilota to dużo można zdziałać w tym trybie, w tej grze. Też jego fajną cechą tutaj było, że jak nas trochę tam ostrzeliwali, to odleciał na bok na moment i wysiadł z chopera i naprawił i leciliśmy dalej atakować. To tutaj za chwilę będzie. No to naprawił i lecimy dalej. To też muszę powiedzieć, bo taka śmieszna sytuacja. U nas w szkole to od tam końca sierpnia to Orlika budują i teraz właśnie już budowa się kończy, tam 3 listopada jest otwarcie, ale szanowna Rada Rodziców sobie wymyśliła, że jako tam wszyscy uczniowie, jako tam jakby takie mają wspomóc i cegiełkę w wysokości 20 zł mają zapłacić. No wszyscy tak w klasie i ogólnie tam gadaliśmy z innymi w szkole, wyśmiali tą propozycję, czy to co chcą od nas wziąć. Z jakiej racji my przecież za to mamy płacić? Nie wiem, czy oni coś tam chcieli na jakieś wyposażenie czy coś, ale to jest w ogóle śmieszne w tej mojej szkole. To tak, tutaj jeszcze tak cały czas chodzi po głowie, żeby jednak też kupić tego Call of Duty, ten najnowszy, który chodzi M3 i też żeby po prostu rozmaicić kanał. Ale równie dobrze mogę kupić też Assassina, bardzo lubię tą serię i w jakiś sposób też nagrywać filmy i dać do tego komentarz, ale cały czas mi też chodzi ten Call of Duty, żeby i Battlefield, i Call of Duty, żeby taka równowaga była i urozmaicić ten kanał. Zależy też od tego, na co będę chciał przeznaczyć pieniądze. No, to zobaczycie na kanale ogólnie, co tam się pojawi, to już będziecie wiedzieć. Wracając jeszcze do gameplayu, kiedyś też taką fajną grę miałem w Gorączce na mapie Valparaiso. Też w tamtym przypadku to latałem helikopterem, to znaczy byłem na działku, a też fajny pilot był, który tak umiejętnie latał, że nie mogli nas trafić. Tylko wtedy nie miałem włączonego frapsa i nie mogłem nagrywać i byłem wtedy bardzo zły na siebie, bo był też świetny materiał na YouTube'a był. To tak, a może coś jeszcze o subskrypcjach. Dzięki za subskrybowanie mnie, tym moim 30 widzom. Może kiedyś uda mi się przekroczyć też 1000 widzów, tak jak teraz
hutowi, ale jak będę tam miał te 100 widzów, to się będę cieszył. No to zawsze jakaś nagroda jest dla mnie, jak robię te filmiki i że wy to oglądacie. Hutnation to w ogóle był jednym z pierwszych komentatorów, których znalazłem na YouTubie i których zacząłem oglądać, zanim jeszcze nie miałem konta w ogóle na YouTubie. No i też mi się bardzo jego filmy podobają. Gościu robi bardzo dobrą robotę. O, tutaj też w tym gameplayu bardzo dużo szpilek, teraz szpilka adwersarza, szpilka za 8 zabójstw bez zdjęcia i szpilka asysty. W ogóle w tym gameplayu będzie dużo szpilek, bo to ciągle w choperze jakieś tam zdobywałem, czy za dostrzeżenie, czy tam za zabójstwa, właśnie asysty i tak dalej. No tutaj zniszczony jeden M-kom, ten drugi znaczy się, i teraz zostały już tylko dwa ostatnie. Nie, tego pilota to naprawdę mieć i latać to dowoli, to takie wyniki można kręcić, że... Ale tylko jeden taki gameplay teraz mi się udało nagrać, bo w ogóle teraz te ostatnie dni, co była beta i co się już skończyła beta, to wcale mi serwerów komputer gra nie wyszukuje tych żadnych serwerów i tylko tam zawsze było ponad 100, ponad tam do 200, a teraz ledwo 3-5 wyszukuje i to ciągle te same, a nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania, czemu się tak dzieje. No tutaj kolejny przykład tego, że gościu umiał wylądować i wyszedł naprawić i lecimy dalej. Tutaj od razu dużo czołgów jest, zaczną wyjeżdżać. W ogóle tych ostatnich wysadzania, tych ostatnich N-komów to tak nie przepadam. Właśnie dużo czołgów jest i trudno się tam dostać w ogóle. Też już teraz te ostatki to już w ogóle tak nie szło. No i tutaj niestety zbliżamy się do końca mojej obrony powietrznej, mojego ataku powietrznego, bo tutaj mnie ustrzelił czołg. Tak, nie lubię czołgów stąd. No. Resztę gry to już się wziąłem za podsadzanie M-komów i obronę tych podsadzonych M-komów. Tutaj akurat gościu z mojej drużyny podsadził tego M-koma i wspólnie broniliśmy. Trochę się tutaj przykampiło, ale trzeba było czekać po prostu na nim, bo na zewnątrz wiele czołgów leciało. Tutaj wyszedłem, gościa nie trafiłem. Wysadzona, to lecimy do następnego. Tutaj jednego gościa udało mi się usiec. Ten już dostał od kogoś, to piękna kosa. No ale ktoś mnie tam od tyłu trafił. Tutaj się gdzieś odrodziłem z gościem z mojej drużyny. Tego gościa usiekłem. Poleciałem podłożyć M-koma. Chyba 4 razy podkładałem te M-komy, tego ostatniego M-koma. Dopiero za 4 razem się udało, bo tutaj niestety jakoś dopuściliśmy tych gości do rozbrojenia ich. Tak, tutaj jeszcze jednego gościa trafię. Tamten poleciał, ale jeszcze jakiś tam rozbrają właśnie i lecę podkładać. No ale tu mnie snajper z broni do właśnie śmigłowców czasnął. Teraz właśnie jest to 4 podłożenie. Tego już tutaj nie damy rozbroić i gameplay się zakończy. I, tak. Dziękuję za oglądanie. Tym, którzy też dotrwali, dziękuję do końca tego komentarza. Oceniajcie, komentujcie, jeśli się wam podoba mój kanał i w ogóle to subskrybujcie. Zapraszam również do oglądania moich poprzednich produkcji. Tutaj właśnie M-kom wysadzony. W geście zwycięstwa wystrzelałem cały magazynek. Mój zespół wygrał. Mój bilans to 41 do 16. Otrzymałem szpilkę na najlepszego gracza gry. W tym gameplayu to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.